Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spinning Tires. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry, co jest modne. Ale dzisiaj nie będziemy patrzeć żadnego pojazdu nowego. W sensie takiego, wiecie, którego ja sobie wgrałem do gry. Dzisiaj zobaczymy sobie nową mapę, którą sobie wgrałem, zainstalowałem. I ona jest tutaj podmieniona oczywiście. Co ciekawe, też możemy... Zakręciłem długi odcinek, 45-minutowy, gdzie pokazuję wszystkie oficjalnie dodane pojazdy, które znajduję. No, większość z nich, tych na przykład nie pokazuję. O, tam, nie? Zaraz mogę pokazać zresztą, jak one wyglądają. No, ja ich tam nie mogłem wczytać, nie wiem czemu. One są niecertyfikowane. Ale ogólnie większość tych certyfikowanych modyfikacji pokazałem w moim 45-minutowym odcinku ze Spin Tires, który możecie sobie obejrzeć na moim kanale. Link będzie gdzieś tam w opisie albo w komentarzu, jeśli nie zapomnę wkleić. Sprawdziliśmy sobie masę różnych pojazdów, jak to działa w praktyce. I wiemy, co jest. Ja wiem, co jest 5. Jest tutaj Tatra 8x8, którą na pewno będę chciał użyć, ale jest też kilka innych naprawdę ciekawych z wyglądu samochodów, w tym na przykład. Kółka z drzewem. To niby jest naczepa, nie wiem co to jest. Jest jakiś dziwny UAZ. Jest masę różnych dziwnych samochodów, spośród których mogę wybrać dwa do tej mapy. Tak, jest Tatra, która się nazywa Terno. Nie wiem dlaczego tak, może to jest Tatra Terno po prostu, nie mam pojęcia. Ale ja bym chciał wziąć Tatrę 8x8. Jeden samochód zwiadowczy. Oczywiście wszystkie achievementy, nie wiem, osiągnięcia, wszystko zostanie wyłączone ze względu na to, że będę używał niecertyfikowanych modów. I jest tutaj, jeszcze bym chciał właśnie taki samochód zwiadowczy, jakiś dobry. Testowałem to w odcinku i wiem, że ten jest, na przykład Zilmongo, tak się nazywa, jest dobry. Na przykład ten samochód, on wygląda na zajebisty, tak? Fajne zawieszenie, lekki, prawdopodobnie wszędzie się dostanie, ale okazuje się, że jest słaby. Tak samo z tym minibusem. Wcale nie są to dobre pojazdy. Mamy tutaj na początku tego UAZa z wielkimi kołami. Ja nim przed chwilą jeździłem, powiem wam, nic specjalnego. Ciężko się nim przemieszczać, jak naprawdę. Potrzebujemy dość dobry samochód z konkretnym zawieszeniem, który będzie nam odkrywał teren i będzie dość oszczędny, tak? Tatra, nie oszukujmy się. Jak patrzymy chociażby na zdjęcie Tatry, nie wiem, gdzieś w internecie, to już czujemy zapach ropy. Tak, te samochody na pewno palą ogromne ilości paliwa. Nie wiem, na co się zdecydować. Na pewno chodzi mi o samochód zwiadowczy, ale ten wygląda obiecująco, ale to jest to samo właściwie. One nie są za dobre. Pamiętam, że on sobie w ogóle nie radził. Ale jest taki pick-up. O, ten jest w miarę ciekawy. Jakieś większe koła ma. Był sobie taki pick-up. On w miarę dobrze sobie radził. O tego mi chodzi. Ten jakiś wyżej zawieszony, ten też chyba jest wyżej zawieszony, ten to już w ogóle jest wyżej zawieszony. Także jest co, spośród tych samochodów jest naprawdę co wybierać. Kurde, ale no nie no, wezmę sobie tego. Na początku nie mam warsztatu. Ten sobie słabo radził. No najlepszy chyba ten pick-up był, z tego co ja kojarzę. Też taki dosyć ciekawie wykonany. Okej, mamy te dwa mody. Game Balance, dwie gwiazdki. Cokolwiek to znaczy, byleby mapa się wystartowała. Myk. Jesteśmy na starcie. Tak, jest tutaj moja Tatra. Nie wiem, czy gdzieś się tutaj nie wtopiła. Spróbuję nią wystartować. Tatra to jest wspaniały samochód. Zaraz wam pokażę, jak wygląda mapa. Change track, myk. Aż, kuźwa, zatopiła się. Musimy sobie zrestartować mapę. No niestety tak to jest z tymi modami, że czasami jest coś nie tak. Więc jeszcze raz.
Chyba tutaj będzie w porządku. Najpierw Tatra, a tu damy tego dziada. Zobaczymy teraz. Uwaga. O, i teraz powinno być w porządku. Change track. Cholera, teraz ten jest tu zanurzony. Niestety to jest problem, ja nie mogę go stąd wydostać teraz. Zobaczcie, przez to ja nie mogę używać żadnego moda. Fucking shit. Nie wiem czemu to jest tak dziwnie tu usytuowane, ale być może. No nie wiem czemu. Ale dobra, coś się dzieje. Na szczęście to chyba sama teksturka jest. Będę mógł się może tym pojazdem wydostać. Uwaga. Aby się tylko stąd wydostać i będzie git. Będziemy mogli normalnie grać. No niestety, takie są mody, czasami coś tam nie gra. Nie mogę tego pojazdu zresetować. Nie mam żadnego warsztatu odkrytego. Może być problem. On jest tak zatopiony jakoś śmiesznie w tym drzewie. Może tyłem się uda jakoś wyjechać. O, coś się dzieje chyba. On jest jakby pod modelem tego drzewa. Przenika przez teksturę te koła. Straszna sprawa. Szkoda, nie pomyśleli troszeczkę o tym, tworząc tą mapkę. Mogli ją lepiej przetestować, no bo kurde, teraz co ja mam zrobić? Nie wyjadę stąd. Spróbuję użyć. Moment, to było tu. Spróbuję użyć innego pojazdu i zobaczymy, co się stanie. Wezmę na przykład tego wielkiego. Nie, to mi wygląda troszeczkę za duże. Może to tylko ten jeden samochód się tak buguje. Śmiesznie. Może nie, nie wiem. Ten mi się strasznie nie podoba, nie chciałbym go wybierać. Ale jeśli taka będzie ostateczność. Ostatnia ostateczność, ten jest wolny, a potrzebuję czegoś szybkiego na te zwiady. Tutaj też mamy Tatrę chyba, ale jakąś inną. A ten wygląda taki w miarę w porządku. I uwaga, co się stanie? Też zatopiony, ale. No i dupa. Nie ma opcji. A zobaczymy w ogóle, jak to wygląda z tymi normalnymi pojazdami. Czy wszystko jest ok? A, widzicie, takie są mody. No i pierwszy minus dla tej mapy. I z normalnymi pojazdami. No też jest lipa. No to jak oni zrobili tą mapkę? Ja ci nie pierdzielę. To nic, wygląda na to, że będziemy musieli wziąć sobie tylko jeden samochód. Weźmiemy sobie. Nie, River. Weźmiemy sobie Flood. I tu weźmiemy Tatrę. Tatra z charakterem. A tego usuniemy. No track. Ok. Start. New game. No i zobaczymy. No, jest sobie tylko Tatra. Nie mam pojazdu na zwiady. Ale to nic, bo tutaj na mapie chyba jest coś ukryte. Kurde. O. Jest jakiś pojazd jeszcze ukryty. I on jest sobie tutaj. Możemy do niego dojechać. Najpierw pojedziemy. No tak, nie mogę ani garażu odkryć. Chyba, że ten pojazd ma. Do odkrywania garażu. Tam jest drzewo. Sporo tutaj jest do zrobienia, naprawdę. Ale spróbujemy chociaż raz przewieźć. Nie mam żadnego partnera do działania teraz. Ale spróbujemy chociaż raz przewieźć gdzieś drzewo, więc w linii prostej powiedzmy. Dostaniemy się do tego samochodu. What the fuck? Okej, wiem. A, okej. Mogę nim już od razu jechać. Spoko. To jest bardzo ciekawe.
W takim razie jedziemy nim do garażu. Tak, dojedziemy. To są punkty garażu, on ma prawdopodobnie na sobie. I jak tutaj trzeba jechać? Cholera, co się dzieje? Gra mi zlagowało. Tu przez mostek. Jej. Tu jest jakaś rzeka, ale okej. Lecimy. Najpierw pojedziemy do garażu, odblokujemy go, a później polecimy po Tatrę. Polecimy po Tatrę i Tatrą będziemy jechać do garażu, gdzie się uzbroimy. Teraz tak, jeszcze zerknę na mapę. Tu jest jakaś rzeka. Ja chyba powinienem odbić tu. Jeju, tam jest jakiś duży most na górze, ale podejrzewam, że on jest dla pociągów z torami. Zobaczmy, czy ten most się ugina pod ciężarem samochodu. Coś się dzieje dziwnego z teksturami. Nic się nie dzieje, ale świetnie opony reagują w ogóle na te kawałki. Ale nie, zobaczcie, tu się coś dzieje. Jezu, ta gra jest zajebista. Coś się tu laguje chyba od wczytywania tej mapki, to jest dziwne. No ale jedziemy, jedziemy. Muszę jakoś tam przejechać. Sporo to jest jakieś miasto. Sporo tu tych budynków, one się cały czas doczytują. Jedziemy na piątym biegu, ale samochodzik jest wolny. Spróbujemy AWD wyłączyć, może przyspieszy trochę? Chyba nie. Wolny ten samochód, naprawdę. Ja mam nadzieję, że ma te punkty warsztatu na sobie, aby móc odblokować warsztat. No bo to właściwie jedyna opcja, aby móc w ogóle tutaj działać. No bo jeśli nie będę miał punktów warsztatu, to dalej nic nie zrobię. I tu jest głęboka rzeka. Ja tego nie przejadę tym samochodem. Tu mamy skład z drzewem. Tak, tu mamy dużo drzewa. I wygląda na to, że jedyną opcją, jaką mamy, jest przejechać przez ten duży, wysoki most. Ale tu jest sporo tych ciężarówek. Że też ja nimi nie mogę jechać. One są prawdopodobnie zablokowane, bo by były pokazane, że mogę ich używać. Ciekawe jest natomiast to, że mogę używać od razu tego pojazdu. Ja nie musiałem do niego podjeżdżać Tatrą, żeby nim jechać. Ja od razu mogę się do niego przeteleportować jakby. Co jest trochę dziwne, nie? Ale działa. No to jak działa, to działa. Odkrywam tutaj wszystko na nowo. Nie wiem, co jest, wiecie, 5. I będę musiał się stąd jakoś wydostać z tej opresji. A to, to może nie być takie proste. Tu widzę jakąś boczną drogę. I może uda się nią przedostać dalej. No słuchajcie, musi być tu jakiś most, żeby się przedostać. Tu widzę, że jest jakiś budynek albo coś, nie wiem. Musimy ominąć ten zakład w tym miejscu. Przejechać przez trochę... Ojej, ale rzuca. Przejechać przez trochę drogi gruntowej. Ona jest w miarę ubita, widzę, że nie jest mokro, także powinienem sobie tutaj poradzić bez problemu. Ojej. No ale tu już się zaczynają schody. Zaczynają się kamienie. O kurczaki. Tam widzę. O, tam się jakoś może przedostanę, nie wiem. Tu raczej płycizny nie ma po prawej stronie, więc na drugi brzeg nie przejadę w tym momencie. No ciekawe jak Tatra by sobie tu poradziła. Napęd 8x8, nie ma opcji, żeby coś Tatrę powstrzymało. Może się okazać, że będę musiał wyciągać ten samochód, bo po tych kamieniach, oj, może być ciężko. Dyferencjał jest, blokada dyferencjału jest załączona cały czas. Już się zakopałem, pierwszy większy głaz. Ojej. Moment, ale tu są przecież drzewka. Da się o coś... Dupa zbita.
Te drzewka są za słabe na ten samochodzik. To niedobrze. Dobra, to chyba nic z tego. Czas wrócić do Tatry. A jeszcze coś może popróbuję. Chociaż nie, tutaj. Tu się zahaczyło i tu. Mniejsze obroty. Dobra, próbujemy inaczej. No nic, wpieprzyłem się totalnie. Ale ten głaz naprawdę nie wyglądał tak tragicznie. Ale coś go tam buja, coś go tam buja. Może jednak się uda. Dawaj, 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 puszczaj mój samochód. Najgorsze jest to, że ja jeszcze przed sobą pcham te głazy. I dlatego mój samochód nie może się tak łatwo wydostać z tego. Normalnie to by to trochę inaczej wyglądało, ale w tym wypadku. Chociaż żeby go obrócić jakoś, jakimś sposobem. O. Coś się dzieje. Spróbuję go. O. Obraca się. Może się uda. Patrzcie, 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 co się dzieje. Kurde, jedno koło mi się strasznie zakopało. Najgorsze jest to, że ja się nie mam czego złapać. Tutaj zupełnie nic nie ma. Ale samochód mimo to cały czas gdzieś się tu obraca. No tak się wkopać. Dawaj, 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 dawaj. No i dupa, nie, dobra, nie ma co. Idziemy po Tatrę. Odpalamy tego monstera. Oh yeah. Teraz tak, ustalamy sobie cel. Moment, tak. Tak, jedziemy w linii prostej. Ale maszyna. Ma się wrażenie, że nic jej nie powstrzyma, bez kitu. O kurde, jaka rzeźnia. Nic nie słyszę. Kurde, jak jakiś samolot. Okej, zobaczmy jak ten teren wygląda w ten sposób. Okej, więc powinienem pojechać tą drogą. Chyba. Aha. Muszę sobie ściszyć słuchawki, bo kurde, ten samochód jest taki głośny. To jest potwór dosłownie. Może nie jest najszybszy. Dziewiąty bieg mam już. Nie jest najszybszy, ale kurde. Nie wyobrażam sobie, żeby na czymś się tym zawiesić. Chociaż różne rzeczy w Spin Tires się zdarzają. Kurde. Ups, ups. Dobra, blokady dyferencjału wyłączę, żeby lepiej skręcać. Trochę damage'a złapałem. Ale powinniśmy to naprawić w warsztacie. Dobra, jak tu sprawy wyglądają? Sprawdźmy. Okej, teraz chyba powinienem kierować się tutaj. Tak, zobaczmy tam, jak to wygląda. Tak, jestem teraz na jakimś wysokim klifie. Muszę zjechać całkiem na dół. Dobra, jedziemy tutaj.
Mam nadzieję, że to nie jest pod górę. A tak wygląda. I to jest chyba pod górę. To wyjadę tam, a mogę przecież tutaj sobie skrócić odrobinę. Wyjadę tam, gdzie zaczynała ta ciężarówka. Z zaopatrzeniem, prawdopodobnie. Znaczy ja nie mogę sobie tu jakoś skrócić po prostu? A co tam? Ej, słuchajcie, to jest Tatra. Kto jak kto, ale Tatra powinna dać sobie radę. Ow! I dupa z majonezem. Dobra, ale jeszcze jest opcja taka. Mogę trochę pod kątem. Mogę się chyba wyciągać, tak? Uch, całe szczęście. Dobra. Blokadę dyferencjału. Cofamy. I F. Co wy myślicie, że nie dam sobie rady Tatrą? Kurde. Skręcamy kołami. Trochę uszkodzeń dostałem. Ups, ups. Kurde, Tatra jedzie dalej. Ups. Musi się udać. Jest. Skróciłem drogę, skróciłem. Świetnie. Jedziemy dalej. W ogóle jak ja to zrobiłem, Jezus Maria. 244 punkty uszkodzeń mnie to kosztowało. No ale hej. Tutaj będę mógł sobie kawałek zjechać. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakoś hardkorowo, stromo. Nie, tu jest ok. Trochę przyhamujemy. Dobra, wezmę sobie na manuala. No i ok. Akcja ratunkowa. Tutaj trzeba powoli. Tatra jest potężnym samochodem, jak widzicie, no ale nigdy nie wiadomo. Te kamienie są zdradliwe i potrafią położyć każdy pojazd. Więc powolutku, powolutku. Blokada dyferencjału włączona. Grzejemy. Okej. Okej. Dobra, jestem na drodze. Teraz tak, podłączamy linę. I przyspieszenie. Auto, dobra, mamy to. Startuje silnik. No i kurde. Patrzcie na to. Mogę od razu tak zrobić. Ups, ups. Teraz po tych kamieniach śmiga jak trzeba. Dobra, jak teraz jedziemy? Jadę trochę w odwrotną stronę. Tu widzimy, że jest most. Ja, najgorsze jest to, że ja w ogóle nic nie widzę. Ale tu mamy ukrywanie. Może to nam zdradzi rąbka tajemnicy. Ja muszę trochę jeszcze ściszyć słuchawki, bo... Jezus. Samochód jest mega głośny. Ups. Się zawiesiło. Tak, kamień wpadł pod podwozie. Trzeba jechać kołami po kamieniach. O tak. Tu na dnie też są kamienie. Kurde, tu wszędzie są kamienie. O kurde. A jak ten z tyłu? To będzie ciekawe teraz. Lepiej się nie zatrzymywać. O kurde, tu nawet Tatra może sobie nie poradzić. A jak ten z tyłu? Demage'a łapie.
Tak, trochę się zakopałem, ten z tyłu już masakra. A ten z tyłu też cofa. Dobra, ja wycofam kawałek. Może wezmę sobie automat. Jedź, 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 mały, jedź. Widzicie, to nie są przelewki, kurde. To jest problem nawet dla Tatry. Kurde. Ależ paskudnie. Hardkorowa ta mapka jest w ogóle już na samym starcie. Spróbuję jakoś ten głaz wyminąć. Tutaj mi coś wadzi pod tym. O Jezu. Tam jakaś przepaść jest. Co się stamtąd z tyłu dzieje? Nawet nie wiem. Aż! Coś mi tu, kurde! Myślę, że ten z tyłu coś tam nie daje rady, dlatego. Ja go nie mogę wyciągnąć. Kurde, niech spierdziela. Spróbuję się w ogóle tu wydostać stąd. Dziękuję. Dalej, 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 dalej. Dobra. Okej, okay. Nie wiem, czy będę miał jeszcze zasięg do niego liny. Pociągnę ręczny. Teraz spróbujmy. Shit! Nie sięgnę go. Co tu można zrobić? Dobra, odkryty teren. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu mamy paliwo, garaż jest tu. Czy my dobrze jedziemy? Ani trochę, kurde. Musiałbym zawrócić. Tutaj musi być jakiś przejazd. No, albo tam dalej, nie wiem. Cholera. Jak tego teraz wydostać? To jest pytanie. Ja będę musiał naokoło chyba jechać. Tu się jakoś powinno... Ojej. Ojej. Straszne. To jest ogólnie chyba jakiś skrót, z tego co widzę. Ale niezbyt opłacalny, jak widzicie. Inaczej zrobimy. Wrócę tam Tatrą. I wyciągnę go tyłem. Potem spróbuję się nim odwrócić. I pojedziemy na ten most, prawdopodobnie ten taki wysoko umiejscowiony. Oby tylko Tatra dała sobie radę z powrotem, bo tu jest przepaść zaraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, jakiś głaz mam pod sobą. Tam jest autentycznie jakaś przepaść. Kurde, tonę! Dawaj, Tatra! Kurde! Ej, zobaczcie, teraz wygląda jakby ten samochód był naprawdę mały. Ale on jest wciul wielki. Wystaje tylko kabina. Aaaa! Gaz! Gaz! Utonął. Koniec. Koniec zabawy. Zaczynam mapę od początku. Pięć tego samochodu. Dawaj, dawaj! Dawaj! Dobra. Jest! Ależ pięknie. Przeskakuję i się przesiadam. Dobra. No okej, ja szybko będę się osłaniał. Boże, to już umarłam. Wujek osłania. Dobra, dobra, jedziemy, panowie. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Dzięki, Kinia, że wierzysz we mnie. Nie, wujek, ja zawsze. O, musimy tu tylko skręcić. Nie w GTA.